i 3 minuty dolicza sędzia, a potem, jeśli nie będzie bramek, dogrywka. Jesus Imaz, ładnie poradził sobie z obroną. Jesus Imaz już w polu karnym, Imaz wywalczył rzut rożny, tylko rzut rożny, a może aż rzut rożny, czekamy. Jedna z ostatnich akcji w tym regulaminowym czasie gry. Nieprawdopodobne emocje na stadionie przysłonecznej. Podchodzi do piłki oczywiście Brazylijczyk Guilherme. Wziął, ucałował. Odmierzył te kroki. A ultra dopinguje jeszcze głośniej. Guilherme, rozbieg. Guilherme, co? Gol! Teraz Romańczuk! On jest niemożliwy! On jest niemożliwy! Jagiellonia chyba w finale Pucharu Polski! Mój Boże! To jest coś nieprawdopodobnego! Zaśpiewajmy! Rameczki strzelone! A zdobywcą bramki dla naszego zespołu po raz kolejny w tym meczu nasz kapitan, grający z numerem 6, Taras! 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 Mamrot time! Taras Romańczuk, ukłony od całej słonecznej! Jesteś nieprawdopodobny! Koniec! Witamy Jagiellonię na Narodowym 2 maja! To jest fakt! Jagiellonia wystąpi w finale Pucharu Polski! Mistrz! To Taras Romańczuk! Dwie bramki Romańczuka, nieprawdopodobne! Było w tym meczu wszystko! Były kartki! Były piękne bramki! Był wielki kapitan! Taras Romańczuk! I to daje spełnienie marzeń! To daje pamięć kibiców, historyczną pamięć kibiców! 2 maja na Stadionie Narodowym Jagiellonia zagra z kim? Jeszcze nie wiemy! Może z Rakowem Częstochowa, może z Lechią Gdańsk! Dowiemy się tego jutro, ale dzisiaj cieszmy się, bo to coś wspaniałego! Osiągnęliśmy coś wielkiego, jesteśmy wielcy! Jesteśmy w finale Pucharu Polski 2019.